Hej, 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 witam was bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, to jest Tilgar, cześć, a dzisiaj zapraszam was do następnego odcinka z gierki Metro Last Light. Ostatnio było za ciemno, mam nadzieję, że teraz będzie ok, tak więc napiszcie mi. Да. A teraz posłuchajmy No ты trochę. влип, парень. Ну ничего, я тебе, пожалуй, смогу помочь. Есть у меня связи, так что сообщение твое в орден передадим. А сам ты сейчас, значит, в поле собираешься? Прямой дороги туда отсюда нет. Okej, okay, jak sami widzicie, w poprzednim odcinku było dosyć ciekawie, kto ogląda, ten ogląda pomimo tego, że seria było dosyć ciemno. Wow! Patrzcie, książka Metro 2035. Tam ciebie już wstrzecie. Czy to jest jakiś easter egg, że ma serię taka książka wyjść, czy to jest jakieś nie wiadomo co? O, no to ja już czekam, zobaczymy czy to na serio. Możecie sobie czytać, a teraz ja sobie pogadam, poeksplorujemy trochę, popatrzymy co on tutaj ma. Ciekawe. Metro 2035, pff, rozwalony system, ja pierniczę. To musiał być jakiś czysterek. Ciekawe, czy tak będzie na stereo metro. Oczywiście kompa trzeba rozdupczyć, no a jakże? Ale dobra, idziemy dalej, zobaczymy, co tam u niego. Miejmy nadzieję, że tym razem będzie jaśniej, że będzie ciekawie, zobaczymy, co... Wydał krasne i bronipoje stroje. No i my stroje. Построили, точнее. No właśnie, co będzie teraz? Pociąg pancerny. Polecam wam książki serio, wszystkie metry są naprawdę bardzo fajne książki. I Uniwersum, i Metro 203, czyli 204. Rena! Rocha! Ewa, kurde, powiem jak to się nazywa, ale fajny. Znaczy na pociąg to na pewno tego nie przypomina, ale. I potrudilaś sławna, stolk narodu wywiezła. Tylko teraz wozić już niekoho stało. Wszyscy libo uszli, libo w lepszym razie po lagieriach. Że żarówka też musi być. Tak że światło, no niech będzie. Inaczej mandacik dostanę! Dobra, ja chcę tu wejść, dawaj mi to. O, moi drodzy widzowie, będzie ciekawie. Szkoda, że nie można kierować. To jest pociąg, wystarczy do przodu jechać i tyle. My tutaj się podkruciłem po inercji. Tak, że uprawienie teraz nie samo. Za to świat, co trzeba. Okej. Okay. Ale bajer mogę prowadzić! Żegnaj, dziaduś, cześć! Shit, biegacie w dzień. Dobra, napindolomy do przodu. Ja czekaj, ale w tym się meczu nie spodziewałem. Nigdy w życiu bym nie... Kupię mu chęć. Nigdy w życiu bym nie powiedział, że mogę jeść. Ja nie chcę wyjść z wagonu. Nie, pieprzyć te wszystkie korporacje. Ja chcę dojechać do samego końca. Mnie to nie obchodzi, dałem jakąś lepszą broń. Ja pierniczy! Ciekawe czy... O, kurde, dobra, dłużej. Spadajcie, mam dobre światełka. Już rozumiem, dlaczego to światło było. Jak coś zielonego, coś blisko wygląda, idzie na mnie. A kysz, spadę bardzo wszystkich. Tak więc, moi drodzy widzowie, dziękuję wam za wszelkie łapki, łapujcie dalej filmik, jeśli się wam podoba, to straszna fajna motywacja. Ja już chcę wrócić właśnie, a patrzcie ile tutaj rzeczy bym mógł teraz poeksplorować. Jednak ja nawalam do przodu, no, nie kończę, nawalam do przodu. Trudno, takie życie. Tak więc zobaczymy jak to wszystko będzie. Hamuj! Hamuj! Kurde, dupnąłem w coś, sorry. Aby odpalić silnik, nie, ja muszę wyjść. Tylko niech światło chociaż mi zostawcie. Dziękuję bardzo. To chyba trzeba ręcznie włączyć. Okej. Dzięki wam bardzo, tak jak mówiłem, za wszelkie łapeczki. Coś chyba nie działa. Ta muzyka nic dobrego nie oznacza. O tym pociągu zajebiście wygląda. To jest po prostu auto, które ma taki większy pancerz. O, jakąś maskę, dziękuję bardzo. Mamy na 21 minut, okej. Okay. To chyba oznacza, że musimy całkiem przypadkowo pójść dookoła całej mapy. Jezus Maria, ile chcesz. Dubeltów? Co to? Patrzcie, po lewej mnie napisane za co zamieniam. Ja nie chcę tego świństwa, ja wolę tą moją broń. Może byśmy tak... No właśnie. No to będzie ciekawie, idziemy do przodu. Już! Żebym się spalił prawie. Chyba tam muszę dojść. Te dźwięki ładnie nie brzmią. O Jezu! Jezus Maria! Kuźwa, mam tu światło! Jest, idź! Ale świeci! No jak teraz mi będziecie mówić, że jest ciemno w tym odcinku, to... Ale faktem jest tu bardzo ciemno, tu mało co widzę, szczerze mówiąc. A mam jasność dosyć mocno ustawioną. Czemu ja ten nóż rzuciłem? O Jezu! Gincie wszyscy! Jezus Maria, ile tu jest! Dobra, moi drodzy widzowie. O, fuck! Ktoś mnie bije! Dobra.
Muszę iść gdzieś tam. Idziemy na maksa, na szybko, bo to już nie są żarty. Amunicja. Czemu ty jesteś takiego czerwonego? To wygląda strasznie. Co? No światło, no geniusz! No moi drodzy widzowie, no. Coś czuję, że... Dobra, lecimy. O, lecimy, no! Włączaj to! Napin dalej z tym dynamometrem! Dynamometr. Okej. Coś nam ładnie dźwięczało. My lecimy tym czasem do przodu. Jezus Maria, idź ode mnie! Światełko, pal się! Pali się! Dobra, jednak nic nie mówiłem, brzmi to dalej okropnie. Ja pierwszy, wiecie, ja bym się zestrał już 1000 razy. Przepraszam za to brzydkie słowo. Okej. Lecimy. Nie patrzę do tyłu. Udało się. Co jak co, nie lubię pająków. Nie ma takiej zbytnio fajnej zabawy z tym wszystkim. Okej, musimy wrócić. A, jako tako, wiecie. Okej, spacja, odpłacilnik. Lecimy z tym koksem. Jezus Maria! Co to znaczy niby? Maskę zakładaj! Jakbym wiedział, że trzeba tą maskę założyć, to bym założył! Jedź do przodu, tędy, Tilgar, proszę cię! Jezus Maria, chyba jesteśmy gdzieś blisko wnętrza. To ja jeszcze nie dziwię, dlaczego ja tą maskę musiałem założyć, no i niech mi będzie. Okej. Co to? Myślałem, że to cień. Jezu! Ale dobra, do przodu, dobra, idziemy do przodu. Ja go popchnę! To jest super pro auto, które ma tak popękaną skórę jak... Jak samochód. Jak ktoś, kto mieszka na Antarktydzie i chciałby nic to nicową spędzić miesiąc w dżungli. Jak sami widzicie, mamy kolegów, widzi ode mnie! Jezus Maria, jakie ty masz brzydkie oczy! Jak on okropnie wygląda! Zestar się można ze strachu, sorry. Chyba sobie muszę zmienić tego akacza na zwykły celownik, bo... Nie lubię, tak strasznie wali po oczach. Wiem, że chociaż wy coś zaczynacie widzieć. Ale mimo wszystko... Jeny! Kuźwa mać! Dobra. Czemu oni mają takie oczy? Kto to wymyślił w ogóle? Jedź szybciej! Maska, ale pieprzyć to. Jeszcze takich masek dużo znajdę. Bo na razie zbyt ciekawie to nie wygląda. Czy ja nie mogę po prostu przełączyć tego toru? Jedno! Odszczędzę amunicję, Tugar, okej. Jest ciekawie. Już się was nie boję. Weź mnie nie bij, dziękuję. Nie wiem, czy ja tam cienia nie widziałem. Wszystko mi się na tej masce co osadza, jak pierniczę. Dzięki Bogu, że chociaż nie paruję jak okularki na ASG. Testowałem już wszystkie możliwe metody, nieważne, ja się tak pocę, że wszystko paruję. Okej, lecimy sobie dalej do przodu. Co to, jakiś ogon mi się wbił w moje auto? Idź tak. Ty też. 4-5 strzałów. Okej, ładujemy dalej. Ale tej amunicji leci. Ja chyba nie wiem, czy ja tutaj nie powinienem bez niczego po prostu iść. No, tak po prostu wyjść z tego i na piechotę. O, coś chwyciło, aleluja. Okej, chyba się udało, moi drodzy widzowie. Nie, do przodu! Nie, myślałem, że... Nie mogę go popchać, serio. No to, moi drodzy widzowie, wracamy do jakże miłego i pięknego chodzenia. Nie wiadomo gdzie, nie wiadomo po co. No i światło mi się jeszcze wyłączyło, no super. Idź ode mnie. Szczerze mówiąc, to nie wiem gdzie ja mam iść. Jestem w dupie i już się zablokował, nie? Nie, tam nie mogę. A, kumam. Zmieńcie to. Nie działa. No, interesujące, nie powiem. Bo powiem szczerze, że jestem w dupie i w dupie jestem i pewnie tu zostanę. Bo nie wiem, gdzie mam iść! Chyba, że nie mogą tak bardzo do przodu pojechać. Cofnij się na chwilę. O Jezu. O, teraz. Okej. Okay. Jest fajnie. Ale fajnie taki logiczny ten. Trzeba pomyśleć dopiero teraz. Jej, dobra, działa. Okej, moi drodzy widzowie, jedziemy do przodu.
Teraz wszystko pięknie. No! Jedź! To są tylko tory, dobra. Mamy pancerny pociąg, no panowie, czego oni ode mnie oczekiwali? Tylko widać, że chyba nikt tym... Tabeczka. Tak, tabeczka. Dobra, to my się cofniemy. O, spacja. Te beczki nie są tutaj kwestią przypadku. Dobra, nic nie mówię. Powiem sobie szczerze, że jest... No, to mój zegarek jakoś średnio tutaj działa. No i trzeba było do 3 razy sztuka! O kurde, kolejka górka się zaczyna robić! O kuźwa, chyba trochę za szybko jadę! Chyba trochę za szybko jadę! To nie jest śmieszne. Nie wiem, czy tak miało być, czy co. Grupa Pawła dwiguje się na Tretiakowską. Ona żyje w Wenecji. Z opóźnieniem w несколько часов. Да и двигаются они по обжитому тоннелю. Но я их догоню. Nie имею права не догнать. Nie wiadomo w ogóle, co było. Jedziemy, mieliśmy gdzieś dojechać, mieliśmy coś poopowiadać, a ostatecznie jesteśmy w tym miejscu i mamy dogonić Pawła, którego znacie dobrze. Jak znam? Znacie go, bo oglądacie mnie. Podawać maskę. Maska mi się dotupiła. Fuck you. Dobra, coś się tutaj zwaliło. Widać, że za szybko też nie można jeździć. To ja wsiadam i jedziemy dalej! A znam, życie nie będzie działało. Ja się o nic założę, że nie będzie działało to. Czemu ja wszedłem na działko? Panie, wsiadaj już normalnie. Działa! Działa! Ja kocham ten pociąg. Dobra, moi drodzy, dowiadam. Tak to ja. Tak to ja rozumiem. Okej, musimy lecieć do przodu. Miejmy nadzieję, że teraz się jakoś nie rozdupczę. Nie wiadomo gdzie, ani o co, ani jak. Mam nadzieję, że jakieś dziwne typki przede mną nie wejdą. Szybciej, 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 szybciej. Nie! Dobra, dobra. O cholera. Suka! Suciara! Stoj, kto idzie! A ja mam super pociąg! U nas oróżę! Ja też jestem po... Jej Bogu oróżę! Leninem klanusz! Da, imię Lenina. Da, to nie GB wrodzi. Forma nieznakomaja. Może ty znasz ich kto? Glań, jak on stwalami obwieszał. Co broń, mam AK. Nie strzelaj, braciszka! My ludzie mirni. У нас тут женщины, детишки. Нас не трожь, и мы не тронем. Мы беженцы с красной линии. Я тут за старшего. Командовать мне, правда, некем. Все боеспособные шли другим караваном. На 500 метров впереди. Думали, защитят нас. Если что. Не защитили. На них напали. Стрельба, крики. Теперь затихло, но... Я там могу пусть с моим супервозом. Так что дальше нам пути нет. Назад тоже нельзя. Там нас только расстрел ждет. Ты, я вижу, человек бывалый. Выручи, а? Нет, нечего терять. А детей жалко. Им бы жить да жить, понимаешь? Так что же мы теперь? Как же мы без них? Добра, дачи рады. Да может, живы еще. Лечимы. Я вам помогу, панове. Напинь доломы мою супераутким. Что это забава, то это найлепшее на свете. Ale te strzały takie głośne, a teraz kurde, nawet tutaj jakieś tagi będą robić, że ja pierwszy, nie, no fajne, że dopóki nie jest tu serio pod wandalizm jakiś fajny. Teraz jest ciemno, teraz jest ciemno jak w dupie murzyna. Tu chyba ktoś zginął. Tam widzę światełko w tunelu. O Jezu! Jezu, dobra, dobra, cofaj się, Tinker! Poźwa, to ja zrobiłem! Co ja zrobiłem w ogóle? O! Dobra, moi drodzy widzowie, to tak nie miało wyglądać. Serio muszę zacząć od nowa. No nic, no nic. Widać, że trzeba tutaj troszeczkę bardziej na cicho, troszeczkę bardziej od przodu, a dokładnie to od tyłu ich wziąć, a nie główną drogą. Czyli te drzwi, które tam były, były dobre. Dobra, moi drodzy widzowie, w takim razie jedziemy jeszcze raz na ten doloć. Jodym, 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 jodym. Mógłbym tam trochę polutować, ale mam amunicji dosyć sporo. Jedziemy do przodu, miejmy nadzieję, że wszystko będzie ok. Tym razem inna taktyka, zatrzymamy się, tam było przejście, widziałem. Wylecimy, zobaczymy, co w tym wszystkim będzie. Mam nadzieję, że oni we mnie nie zaczną teraz nawalać. Cześć! Ach ty suka! Suciara! Stoj, kto idzie! Strzelać będziemy! Dobra, dobra! Ja chcę jechać, ja chcę jechać! Jej Bogu oruże! Leninem klanusz! Da, to nie GB wrodzi. Forma nieznakomaja. Może ty znasz ich kto? Glań, jak on stwalami obwieszał.
Не стреляй, братишка! Мы люди мирные! У нас тут женщины, детишки! Нас не трожь, и мы не тронем! Мы беженцы с красной линии. Я тут за... Dobra, fajnie, słyszałem już tą odpowiedź. Lecę do przodu, zaraz. Fajnie, że słyszałem, że ten rosyjski taki fajny klimacik daje tej całej grze. Ale mi się tak chciało w stelkę, że jakby rosyjskiego dodać, nie? Tutaj gdzieś było w prawo. Tutaj widzę, że jest ktoś. Tutaj jest ktoś i tutaj jest tutaj w prawo właśnie zejście. Zejdziemy tutaj. Mam nadzieję, że teraz będziecie coś widzieć, bo teraz serio będzie na ciemno. Wyłączcie to głupie światło. Nie potrzeba światła. Nie obchodzi mnie, że nic nie będzie widzieć. Uuu, dwa noże. O! Тут нет никого. Короче, братела, давай ты первый раз выиграл. Окей, сейчас нужно немножко на тихо. Лобби! Давай, сука, раздвигай ляжки! Пожалуйста, не надо! Не надо! Слышишь, казак, что ты... Урда, страшно, то есть ты... Нет! Нет! Помогите! Смотрите! Заткнись, парень! Заткнись! Смогу еще там ищи? Засок! Давай быстрее с ней, валить уже надо! Что-то она от того! Не того! Дора, маски уже не потреба. Это ты перестарался, Стасок! Она вообще дышит? А я хер знаю! Может, давление ей еще померяешь там? Лежит тихая воды! Ну ты как? Не, я сожму рамени! Брате! Что-то... Хыба закидала! Эй, пацаны! В этом как? Mam nadzieję, że ona dalej żyje, że zdążyłem. Nie żyje. Eee! Chciałem zrobić coś fajnego, a wyszło jak wyszło. Staś, staś! Gdzie mam iść? Szczerze, to jestem w dupie. Ja pierniczę, żebym tutaj nigdzie dojść nie można. Tak po prostu nie można sobie pójść do przodu. Nie wiem, gdzie oni są. Kto do mnie gada? Skąd? Kto do mnie gada? Co do mnie gada? Ja nie понял, mnie co, realnie. Gdzieś tutaj jest, ale. No ty, suka! Okej. No cóż. W takim razie ja wracam. Jak widać, chyba jednak trzeba tam iść. Miejmy nadzieję, że po cichu da się to coś tam zrobić. Tutaj widzimy jakąś karawanę. Dobra, nikt nie widział. No ty, mля, dawaj tam szurszy тогда w tempie. Pacany tam na chacie już polanu nie boś nakryli. Okej. Na cicho, na spokojnie. Nie, ja nie chcę broni, ale... Czy mógłbym... Nie mogę tego użyć, kurde. Dobra, tam mam następnych ludzi. Się tak wczuwam tą postać. Okej, coś się zapisało. Tu widzimy jednego, tu drugiego, tam trzeciego. Tego jednego zabić. Бафроны сказали, пока поберечь. А если мужики, то все, извиняюсь. Я мужик, а ты скот. Сели, сволочи! Все вам конец! Все! Добра, не, чему? Я не могу больше развяжить. Чему он учека? Кибел! Что там быть в ху? Спасибо, брат. Тамтен типек не мусил учекать, я бы ему помогу. Попросту. Братишка, развяжи меня. Я не могу. Добра, сядай. Спасибо. Спасибо, брат. Я думал, все. Наших угнали все. Детишек, женщин. Кто живой остался? Я сейчас. Я отгоню дрезину. Окей, деньги. Dobra, mój drogi Javi, tak nie lecimy sobie dalej. Jeśli ty za nimi pójdziesz, u nich tam ławuszka. A, pułapkę, tak, pułapkę na mnie, moi drodzy widzowie, pułapkę na mnie, no. To ciekawie. Okej, my sobie musimy jako taką polecieć dalej, jak tam widzicie, po cichu bardzo fajnie się wszystkie rzeczy robi. No, fuck. Mi się już latarka prawie, że wykończyła. Jej, ode mnie muchy.
A ja wam powiem, że taką pułapkę to ja bym wam chyba zostawił do następnego odcinka. Co? Mimo wszystko 20 minut to 20 minut. No może być ciekawie. Oj, będzie ciekawie. Dobra, wracaj tam do swoich kolegów, mam nadzieję, że wszystko się udało, oni wtedy tylko ty przeżyłeś. Nawet najlepiej to nie wyglądało i nie było, ale moi drodzy widzowie, no... Tą pułapkę ja chciałbym wam zostawić jednak mimo wszystko do następnego odcinka. I ja mam nadzieję, że to jak najbardziej wam się... Czy ja muszę mieć maskę, czy ja muszę mieć maskę? Muszę mieć maskę. Już nie muszę mieć maskę. Ja też się kurde jakimś czołgiem, nie wiadomo czym. Oni nadal mnie nie słyszą. Если не покажутся, значит гнилая тема какая-то. Тогда маякуй. Понял, на. Tu, jestem w kiblu, nie wiem gdzie oni są. Jakaś książka, jakaś notatka, jakiś... Kto wyrzuca, kurde? Jeszcze amunicję, ja pierniczę, co to w kiblu robi? No ja nie wiem, co oni z tym robili i powiedzmy sobie szczerze, że nie chcę wiedzieć. To jest jakaś maska, którą wziąłem. No, zbyt pięknie to tu nie jest. Raz, a dobrze, strzelić i po sprawie. Co za batwa? Co za tacila, bля? Pacany, my poszło do... Kuźwa, no! Ktoś se jaja robi? Jakim cudem ja go nie trafiłem? Jak? Ale dobra, zapisała się gra. Moi drodzy widzowie, mam nadzieję, że ten odcinek jak najbardziej wam się podobał. Ja wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!